Wyroby mięsne, wędliny, kiełbasy, pasztety wciąż królują na polskich stołach. Chętnie stosujemy je jako składniki dań głównych oraz jako przekąski. Są to zarówno tradycyjne wyroby, jak i nowe produkty, odpowiadające zmieniającym się trendom żywieniowym. Żeby zobaczyć, w jaki sposób produkowane są wyroby z mięsa, odwiedziliśmy zakłady produkcyjne Sokołów. Korzenie firmy sięgają 1899 roku. W firmie Sokołów łączymy tradycję z nowoczesnością. Używamy tradycyjnych receptur i metod wytwarzania. Korzystamy także z najnowocześniejszych technologii i maszyn do produkcji. Zobaczmy zatem, jak wygląda to połączenie tradycji z nowoczesnością. Zaczynamy od tradycyjnych receptur, w których specjalizuje się zakład produkcyjny w Jarosławiu. Sposób przygotowania mięsa jest tutaj niemal taki sam jak w domu. Tyle, że w tym wypadku pomagają nowoczesne urządzenia. W zakładzie Sokołów S.A. w Jarosławiu produkujemy wyroby z linii Naturino. Charakteryzują się one delikatnym smakiem, który jest podkreślony dodatkiem wyłącznie naturalnych przypraw. Przed wejściem na halę produkcyjną trzeba przejść przez śluzę sanitarną. Mycie, dezynfekcja i ubranie odzieży ochronnej. Bez tego się nie obejdzie. Aby rozpocząć produkcję, potrzebny jest nam kawałek mięsa. Podczas rozbioru uzyskujemy m.in. szynkę, schab, boczek. W tym samym czasie przyrządzana jest marynata. Dokładnie według receptury naważane są przyprawy. Kolendra, pieprz kolorowy, ziele angielskie, liść laurowy. Naważone składniki uzyskują etykietę, która będzie podążać za produktem aż do pakowania. Marynata przygotowywana jest na bazie wody pitnej, soli oraz wywaru z wcześniej naważonych przypraw. Marynowanie trwa kilka dni. W tym czasie aromat i smak przypraw przenikają do mięsa. Po zakończeniu procesu marynowania poszczególne elementy wędzonek są formowane za pomocą przędzy i siatki wędliniarskiej, dobieranej indywidualnie do każdej wędzonki. Uformowane wyroby zawieszane są na kijach wędzarniczych, które umieszcza się na wózkach ze stali nierdzewnej. Na nich odbywa się ważny proces osadzania, podczas którego z powierzchni usuwany jest nadmiar marynaty oraz wyrównywany jest smak w całości wyrobów. Czas na wędzenie. W Jarosławiu odbywa się ono w tradycyjny sposób, za pomocą dymu pochodzącego bezpośrednio z paleniska. Dokładnie tak jak w warunkach domowych. Wędzenie produktów w piecach, w których wykorzystujemy drewno bukowo-olchowe, nadaje im niepowtarzalny smak i aromat. Różnica jest tylko taka, że cały proces jest ściśle kontrolowany, tak aby produkt miał powtarzalną jakość i spełniał założone parametry. Pracownicy obsługujący wędzarnię muszą mieć duże doświadczenie i wiedzę. Od ich pracy w dużej mierze zależy jakość wędzonek. Im dłuższy jest proces, tym bardziej intensywna staje się barwa mięsa. Kolejnym tradycyjnym sposobem obróbki mięsa jest pieczenie, które odbywa się w suchym powietrzu w temperaturze 180 stopni Celsjusza. W efekcie uzyskujemy charakterystyczny smak oraz kolor. Skórka staje się chrupiąca. Po obróbce termicznej, zarówno po pieczeniu, jak i wędzeniu, wyroby trafiają do chłodni, gdzie ich temperatura obniżana jest poniżej 6 stopni Celsjusza. Chodzi o to, żeby nie rozwinęła się mikroflora, a produkty zachowały swoją trwałość. Na koniec wyroby są pakowane. Część z nich pakowana jest próżniowo, a część w atmosferze kontrolowanej, w której nie ma tlenu. Jest to mieszanina gazów z dużą zawartością azotu, który chroni produkty przed rozwojem mikroflory. Dużą popularnością cieszą się wędliny w plastrach. Odwiedzamy zakład w Sokołowie Podlaskim, żeby zobaczyć, jak przebiega proces plastrowania. Produkty, które trafiają na linię do plastrowania, mają formę długich na 1 metr batonów. Tutaj widzimy szynkę konserwową. Produkt jest skanowany. Sprawdzana jest jego wielkość i gramatura. Na tej podstawie maszyna ustala optymalną grubość plastra. Następnie odbywa się krojenie. Plastry układane są odpowiednio na taśmie transportującej. W
tym samym momencie z folii wytłaczany jest spód opakowania o odpowiedniej głębokości. Trafią do niego ułożone plastry. Opakowanie zamykane jest od góry folią. Plastry boczku krojone są bardzo cienko. Ich grubość wynosi 1,4 mm. Kiedy jest wkładany na linię do krojenia, ma kształt anatomiczny. Trzeba go zatem uformować, aby wszystkie plastry w opakowaniu miały zbliżony rozmiar. Po formowaniu boczek jest plastrowany i pakowany. Na opakowaniach wszystkich wyrobów umieszczane są etykiety informujące m.in. o składzie, wartości odżywczej, terminie przydatności do spożycia czy wadze opakowania. Wszystkie te informacje przed zapakowaniem w kartony zbiorcze weryfikowane są podczas skanowania. Dodatkowo sprawdzana jest szczelność opakowania oraz czytelność kodu kreskowego. Każde opakowanie przechodzi także przez detektor metalu. Skoro odwiedziliśmy fabrykę wyrobów mięsnych, to musimy jeszcze zobaczyć, w jaki sposób produkowany jest pasztet. W tym celu udajemy się do oddziału w Czyżewie na Podlasiu, gdzie przyjrzymy się m.in. produkcji pasztetu z linii Naturino, bez konserwantów. Najpierw odbywa się wstępne przygotowanie surowca, którym są filety z kurczaka i mięso wieprzowe. W kotle, w kontrolowanych warunkach pod próżnią, mięso jest gotowane. Dzięki gotowaniu w próżni, cały proces może odbywać się w czasie krótszym i w niższej temperaturze, niż gdybyśmy gotowali mięso na ogniu. W efekcie uzyskujemy aromatyczne mięso w bulionie z zachowanymi składnikami odżywczymi. Tak przygotowany surowiec trafia do kutra misowego, gdzie jest rozdrabniany i mieszany z pozostałymi składnikami. Według receptury dodawane są m.in. pieprz, gałka muszkatołowa, cebula, sól. Powstaje farsz, którym napełniane są metalowe foremki. Następnie foremki na wózkach wjeżdżają do pieca. Pieczenie odbywa się w suchym powietrzu w temperaturze około 150 stopni Celsjusza. Po około 2 godzinach sprawdzana jest temperatura wewnątrz wyrobu. Gdy osiągnie ponad 80 stopni Celsjusza, pasztet wyciągany jest z pieca. Uzyskał odpowiednią konsystencję, smak, zapach, charakterystyczną spieczoną skórkę. Pasztet można również przygotować bez mięsa. W specjalnie wydzielonej części zakładu wytwarzane są produkty warzywne z gruntu dobre. Do produkcji pasztetu stosowane są mrożone warzywa, takie jak seler, marchew, pietruszka. Najpierw do kutra misowego wsypywane są orzechy laskowe, które po dodaniu oleju są rozdrabniane. Później dosypywana jest kasza jaglana i pozostałe składniki. Na koniec dodawane są przyprawy. Tak przygotowany farsz trafi do foremek i zostanie upieczony. Zerknijmy jeszcze na pasty warzywne. Do suszonych pomidorów oraz cukinii dodawana jest cebula, szczypiorek oraz przyprawy. Składniki są rozdrabniane i mieszane. Pasta trafia do plastikowych pojemników zamykanych metalową folią. Następnie pasty są parzone, chłodzone, a po wszystkim opakowania zamykane są wieczkiem. Trendy żywieniowe cały czas się zmieniają. Wytwórcy żywności muszą je na bieżąco śledzić i za nimi podążać. W Sokołowie działa Centrum Rozwoju Produktów, w którym opracowywane są nowe receptury. Produkt, zanim trafi na rynek, przechodzi szereg badań. Wykwalifikowani testerzy oceniają m.in. jego smak, zapach oraz barwę. W teksturometrze modelowane jest wrażenie, jakie konsument będzie odczuwał podczas gryzienia. W ten sposób można sprawdzić konsystencję produktu, czy nie jest zbyt twarda lub zbyt miękka. Wyprodukowane w zakładach Sokołów wyroby trafiają do sklepów w całej Polsce oraz za granicą, gdzie polskie produkty mięsne cieszą się coraz większą popularnością.